Gość Radia Lublin. Na zegarze 14 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Jakub Banaszek, prezydent Hełma. Dzień dobry. Dzień dobry. Na 558 milionów złotych zaplanowane zostały przyszłoroczne dochody hełma. Wynika to z projektu budżetu miasta na 2020 rok i jak się okazuje, mimo trudnej ogólnie sytuacji ekonomicznej miasta, udało się zbilansować ten budżet. Kreatywna księgowość, realne zaciskania, zaciskanie pasa, czy po prostu jest tak dobrze i inne samorządy mogą Wam zazdrościć? No, myślę, że inne samorządy na pewno nie mogą nam zazdrościć, bo każdy, kto interesuje się polityką, szczególnie w naszym województwie, wie, jak trudną sytuację finansową cały czas ma Hełm. Natomiast tutaj. Bo też pamiętamy, kiedy pan obejmował i kiedy pan kandydował rok temu w wyborach na prezydenta Hełma, kiedy pan obejmował urząd, kiedy pan podsumowywał pół roku swojej pracy na tym stanowisku. Właściwie cały czas pojawiał się ten motyw bardzo trudnej sytuacji Tak i finansowej. Ta trudna sytuacja finansowa cały czas jest. Oczywiście jest ona inna niż w momencie, kiedy objmowałem urząd, czy kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, ale na to złożyły się dwa czynniki. Po pierwsze rzeczywiście zacisnęliśmy mocno pasa. Prowadziliśmy pakiet w wielu oszczędności. Sama kwestia oświaty, reorganizacja oświaty to jest kilkanaście milionów złotych. Reorganizacja Urzędu Miasta, czy także większa ściągalność podatków, to sumarycznie dało nam w większe środki na Natomiast podjęliśmy decyzję, że będziemy realizować inwestycje tak naprawdę tylko poprzez uzyskanie dofinansowania, czy to z budżetu państwa, czy też z budżetu Unii Europejskiej. Staramy się już nie realizować inwestycji z budżetu miasta, bo po prostu zwyczajnie nas Samodzielnie na, to was nie na to nie stać. Samodzielnie nas na to nie stać. Podjęliśmy też Decyzję, że nie będziemy podnosić podatków i danin w mieście, ponieważ już uważamy, że one są wysokie na tle innych miast. Jesteśmy tym pierwszym miastem z tych średnich miast województwa lubelskiego, które nie podniosło w tym roku podatków. A propos podatków, właśnie no bo, patrząc na doniesienia choćby medialne i narzekania, by nie powiedzieć, lamenty wielu polskich samorządów na działania administracji centralnej, chodzi tutaj choćby o obniżenie podatku PIT, który de facto e, uderza w samorządy e, i te samorządy mówią, że nie będziemy mieć, musimy ograniczyć inwestycje, bo zabraknie na jedną, na drugą, na trzecią drogę. E, I e, właściwie z całego kraju płyną e, tego typu e, informacje. A wy jak się z To znaczy tym na pewno nie zgodzę się z tezą, że ta obniżka pit e, powoduje, czy może spowodować... Te wpływy zawsze będą mniejsze, ale nie, nie tyle, w, w, czy nie jest to kwota, o jakiej się mówi. Dlatego, że proszę pamiętać, że co roku PIT poprzez swoje uszczelnianie powodował o kilka milionów większe dochody do m, budżetu miasta. Więc tutaj na pewno obniżenie pit nie może spowodować rezygnacji z kilku inwestycji, bo po prostu ta różnica pomiędzy jednym a drugim rokiem nie jest, nie może być kilku milionowa. W przypadku takich miast średnich jak Chełmna, to jest m, różnica 500 tysięcy Zł, ale nie jest to kilka, kilka milionów, a w zamian też pojawiło się wiele programów dla samorządów, jak choćby Fundusz Dróg Samorządowych. Jest to program, który naprawdę daje ogromne szanse dla miast na poprawę infrastruktury drogowej. Sam przykład Hełma jest. Znaczy przykład hełma jest tutaj najlepszym dowodem, bo ponad 15 milionów złotych pomoże nam w. w w przyszłym roku naprawić kilka ulic, a łącznie w przyszłym roku będziemy remontować 12 pełnych ulic. To znaczy, to nie będą inwestycje osiedlowe, tylko inwestycje typowo miejskie, drogi powiatowe oraz drogi wojewódzkie. To, co było do tej pory w tych ostatnich kilkunastu miesiącach prawdziwą zmorą to miasta, prawda. bo właściwie to, to było takie bieżące utrzymanie, łatanie bieżących dziur właściwie, bo problem z takimi poważnymi inwestycjami drogowymi był. Tak, ten problem występował od kilku lat i w przyszłym roku po pierwsze ruszy przebudowa drogi krajowej nr 12, czyli ta najbardziej strategiczna inwestycja w naszym mieście, nie tylko dla Urzędu Miasta, ale przede wszystkim dla kierowców i dla mieszkańców, ale również dla tych osób, które po prostu przez hełm przejeżdżają. Jest to w pewien sposób negatywna wizytówka naszego miasta, ale w przyszłym roku już zacznie się ten obraz zmieniać, ponieważ ruszą prace, ale oprócz tego przewidujemy 12 remontów najbardziej strategicznych ulic, które również wymagają interwencji. Są to ulice, które od lat były właśnie łatane, to znaczy doraźnie chcieliśmy, czy musieliśmy naprawiać sytuację na tych odcinkach. Teraz to się zmieni, zostaną one całkowicie wyremontowane. No dobrze, to, to te 500, ponad 550 milionów złotych w tym przyszłorocznym budżecie y, udaje, udało się osiągnąć między innymi poprzez sprzedaż jednej z ważniejszych spółek, spółek miejskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki i Cieplnej. Niestety jesteśmy zmuszeni podjąć taką decyzję, ona wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że spółka sama w sobie nie inwestowała przez kilka ostatnich lat w modernizację i stanęliśmy pod ścianą, to znaczy w ciągu dwóch i pół roku, a w zasadzie można powiedzieć, że dwóch lat już, bo ten okres półrocza już minął, należy przeprowadzić gruntowną modernizację, która jest wyceniana pomiędzy 80 a 90 milionów złotych. Po drugie... więcej niż sama wartość spółki no i tak, siłą rzeczy niż, na ten więcej jest. Więcej niż, tym niż tym wartość spółki i spółka sama w sobie nie ma zdolności kredytowej. Miasto również nie ma takich możliwości finansowych, bo przypominam, że dług miasta to jest 162,5 miliona złotych. Do tego były zaplanowane była zaplanowana emisja obligacji jeszcze przez poprzednie władze na kolejne 25, bo 5 miało spłacić poprzednie zobowiązania, czyli na koniec grudnia mieliśmy się spotkać z 182 milionowym zadłużeniem. I obligacji nie trzeba będzie im nie emitować. Nie emitowaliśmy obligacji, z grudnia nie emitowaliśmy obligacji. Prawdopodobnie uda się jeszcze 5 milionów miasta odłożyć, czyli dług na koniec w 2019 roku będzie mniejszy niż w momencie w którym zostałem finansowany. Miasta. Ale wracając do MPC-u, ta decyzja jest trudna. Ja nie jestem zwolennikiem sprzedaży miejskiego majątku, wręcz przeciwnie, uważam, że miasto powinno mieć jak największy majątek i gospodarować w sposób rzetelny. Natomiast tutaj sytuacja jest podrąkowa, Dlatego, że po pierwsze, brak inwestycji. I po drugie, trzeba te inwestycje szybko przeprowadzić. Ale po trzecie, poprzednie władze spółki nie wykupiły praw do emisji CO2. To znaczy, tak długo zwlekano z wykupem praw do emisji CO2, że cena skoczyła z 7 euro do 20 kilku euro. To spowodowało, że spółka ma kilkumilionową stratę i niestety właśnie nie ma zdolności kredytowej. I to jest ten problem, który niestety powoduje w podjęcie przez nas tej radykalnej decyzji. Ale chcę też powiedzieć, że to nie jest tak, że środki ze sprzedaży MPS-u pójdą na realizację wszystkich inwestycji, bo projekt był budżetu zakłada 50% dofinansowanie do tych projektów, które będziemy realizować, a choćby w Funduszu Dróg Samorządowych miasto uzyskało 80% w wkład budżetu państwa. Tylko że te zmiany będą nanoszone w trakcie przyszłego roku, w trakcie już obowiązywania nowego budżetu, więc suma sumarum, te środki nie pójdą na realizację tych inwestycji, które zaplanowaliśmy, na co zostaną przeznaczone, nie ma podjętej jeszcze decyzji, dlatego że jesteśmy w takim dość strategicznym momencie. Z jednej strony kończy się ta perspektywa unijna i musimy też wykorzystać ją jak najlepiej, czyli złożyć jeszcze projekty tam, gdzie jest taka możliwość, choćby na rewitalizację Chemskiego Placu Łuczkowskiego, czy na inne w programy związane z zabytkami, tam gdzie jeszcze jest możliwa alokacja środków. Z drugiej strony musimy się przygotowywać do nowej perspektywy unijnej, bo być może będzie to ostatnia tak dobrze promowana perspektywa unijna, gdzie samorządy jeszcze będą mogły uzyskiwać kilkadziesiąt procent dofinansowania. Musimy być na to przygotowani, musimy mieć środki po to, żeby w jak najlepszy sposób starać się o sfinansowanie naszych projektów. Na co one zostaną konkretnie przeznaczone? Pewnie będziemy dyskutować wspólnie z mieszkańcami, bo jesteśmy otwarci cały czas, przeprowadzamy konsultacje, dyskutujemy nad kształtem nowych projektów. Poszukiwanie pieniędzy to już wspomniane wcześniej zaciskanie, także między innymi zaciskanie właśnie pasa. Gdzie pan będzie szukał największej, największej liczby oszczędności? Wiemy też, że od nowego roku dwie komunalne spółki będą działały wspólnie. Tak, połączyliśmy w z PGO. Przede wszystkim po to, żeby ta spółka była bardziej konkurencyjna, ale jeśli w ogóle spojrzymy na sytuację spółek z początku 2019 roku, a teraz to ta sytuacja diametralnie się poprawia. Najlepszy przykład to chamskie linie autobusowe. Spółka, która przez ostatnie lata była cały czas na minusie, miała ujemne kapitały zakładowe. Ubiegły rok skończyła na minusie kilkaset tysięcy złotych. Teraz jest sytuacja jest zupełnie odwrotna, bo jest na plusie 590 tysięcy. To pokazuje, że inny sposób zarządzania, ale także zaciskania pasa. W tym przypadku podjęliśmy jedną e, słuszną decyzję. Zrezygnowaliśmy z utrzymywania połączeń komunikacyjnych do gminy Heum. Oczywiście główny powód to brak finansowania ze strony gminy tych połączeń. Oczywiście wiele osób zwraca uwagę, że jest to decyzja zła. Natomiast no, my nie, nie możemy finansować gminy. Miasto Chełm musi zadbać o siebie, musi zadbać o swoje potrzeby, o swoje finanse. Jesteśmy otwarci na to, żeby na przykład komunikacja była na terenach podmiejskich, ale uczciwie jest, kiedy gmina będzie po prostu współfinansować te połączenia. Nie boimy się trudnych decyzji. Tam, gdzie są możliwe oszczędności, szukamy ich. Tam, gdzie można obniżyć koszty. Obniżamy je, ale to wszystko po to, żeby wyciągnąć miasto z tej trudnej sytuacji, w której je zastaliśmy. I mówił to Jakub Banaszek, prezydent Helma, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.